Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Witam Was serdecznie, a przed nami Sire Larry Carlton model T7, czyli nowość od marki Sire. U nas również ta nowość już zagościła i jest tych nowości dość sporo. Więc zapraszam Was od razu na starcie, jeżeli macie chęć zakupić gitarę Sire, to spieszcie się, szczególnie jeżeli chodzi o ten model, bo ilość jest ograniczona, obecnie czas oczekiwania na instrumenty jest bardzo, bardzo długi, jeżeli chcemy go sprowadzić specjalnie dla Was, więc działajcie. A teraz o tej gitarze. Widzimy tutaj charakterystyczne tele. Sire robi naprawdę świetne instrumenty. W tym przedziale cenowym można naprawdę pomarzyć o takiej jakości i takim brzmieniu. Przed nami instrument wykonany z olchy. Korpus jest, jak wspomniałem wcześniej, nawiązaniem do tele. Jest lekko zaokrąglony na rantach z jednej i z drugiej strony. Ma świetne dojście do wysokich progów, ponieważ ma tu takie podejście frezowane. Jest spięty bolton z gryfem sklonu prażonego na 4 śruby. Gryf jest świetnie wypracowany, dopracowany do granic możliwości. Nabito na niego 22 progi jumbo. Końcóweczki są idealnie wyprowadzone. Podsunica również jest z sklonu prażonego i jest od frontu lakierowana. Cały gryf jest w satynie. Moi drodzy, przetworniki w tej gitarze to LC Super T, tak się nazywają, bardzo grubo brzmiące, jak Telecaster na sterydach, dlatego warto posłuchać dalszej części testu. Standardowe, vintage'owe, że tak powiem, rozwiązanie, jeżeli chodzi o most. Mamy tutaj trzy mosiężne siodełka, na których oparte są po dwie struny na jedno siodełko, ale mają specjalne ścięcia i frezy, żeby bez problemu ustawić menzurę i faktycznie menzura jest tutaj zawsze trafiona. Nie macie z tym problemu, żeby to wyregulować. Potencjometr tonów, potencjometr głośności, trójpozycyjny przełącznik, klucze blokowane, hardware w kolorze srebrnym, gniazdo od spodu, takie typowo fenderowskie, te tulejowe, wpuszczane do środka, płytka trójwarstwowa, jak widzicie, w tym takim brązowym odcieniu. Świetna gitara. Radius 9,5, gryf typowe C. Gryf wydaje mi się, że jest identyczny jak w gitarach Sire'a modelu S7 i myślę, że nie, absolutnie się tutaj nie mylę. Ale jeżeli chodzi o dopracowanie tych instrumentów, to naprawdę, moi drodzy, w tym przedziale cenowym dostajemy prażony klon i nie taki prażony, że nie widać, że on jest prawie prażony, tylko naprawdę kawał zawodowego drewna, wykończonego rewelacyjnie, dodatkowo olchowy korpus, czego chcieć więcej. Jeżeli ta gitara się Wam podoba, a potrafi odezwać się potężnie i mocno, mimo dwóch no singli, no można tak to śmiało nazwać, to ten Sire może być tą gitarą, jakiej szukacie. Trzymajcie się, link do tego produktu macie pod spodem, a ja się z Wami żegnam. Wpadajcie do guitarcenter.pl na naszą stronę i do stacjonarnego sklepu, jeżeli tylko macie chęć, przy ulicy Gdańskiej 54 w Łodzi. Cześć!